Tutaj, Joel. Kolejni ludzie Roberta. Skąd wiesz, że tu przyjdą? Dwóch naszych zginęło, próbując zdjąć TES. Na bank pojawi się tu z Joelem, żeby dopaść Roberta. Jezu, mogliśmy nie brać tej fuchy. Nic już nie poradzimy. Rozdzielmy. Cicho i skutecznie. Sprawdźcie, nikt się tu nie kręci. Ruchy, ruchy. No właśnie, zapomniałem ci powiedzieć. Widziałem dzisiaj na mieście pięć. Przeszukajmy to miejsce. Zaopatrzeniem zabezpieczone w południowym magazynie. Dobra, jeszcze jeden szybki obchód i spadamy. Zaraz godzina policyjna. A co z Robertem? Z kim się dzisiaj chowa? Nie zostanie tu sam, ma paranoję. Co to było? Ta, słyszałem. Zachowaj czujność.
musisz! Mogliśmy wziąć więcej ludzi. To by nas spowolniło. Co? Masz rację. Chodź. Droga do duchu prowadzi tędy. Jest nasz chłopiec. Sukinsynek. Kończmy z tym. Trzeba działać ostrożnie. Roi się tu od wojska. Wszystkie kontakty na północy i południu. Nie wiem. To by nadawał się do tej roboty. Mordę! Co tu ma być? Mam cię! Kto to? Pokażę sobie to! Co ma? Co ma? Co ma? Oh!
Biuro. Robert pewnie tam wbiegł. Chodźmy. Kurwa, do tyłu! Chcemy tylko pogadać, Robert. Nie mamy o czym, kurwa, rozmawiać! Odłóż broń! Weź się, pierdol! Ucieka! Robert! Joel, tędy! Joel, tędy! No już! No, cześć, Robert. Tess, Joel. Nie gniewajcie się. Ależ skąd? Jasne. Kurwa, matka! Stęskniliśmy się. Słuchaj. Cokolwiek słyszeliście, to nieprawda, okej? Okay? Musicie wiedzieć, że... Broń! Możesz powiedzieć tam, gdzie jest broń? Tak, jasne, tylko że... Tyle, że to jest skomplikowane. Po prostu mnie posłuchajcie. Dobra! Przestań miauczeć. Mów to z bronią. Sprzedałem ją. Coś ty powiedział? Nie miałem innego wyboru, miałem długi. Dług masz u nas. Chyba postawiłeś na złego konia. Musicie dać mi czas. Dajcie mi tydzień. Wiesz, może bym się zgodziła, gdybyś mnie kurwa nie próbował zabić. To nie tak, ja... Kto ma naszą broń? Nie mogę powiedzieć. Dajcie mi tylko kilka... Powiesz, kto ma tę broń? Oddałem ją Świetliku. Miałem dług u Świetlików. Co? Hej. Oni już wszyscy prawie padli. Możemy tam pójść, wykończyć ich i zabrać broń. Może się udać. No co? Jebać pieprzonych frajerów. Załatwmy ich. To naprawdę głupi pomysł. No i co teraz? Idziemy odzyskać towar. Jak? Nie wiem. Wyjaśnimy im, jak się sprawy mają. Więc poszukajmy jakiegoś świetlika. Nie musicie daleko szukać. No i proszę. Królowa świetlików. Co tu robicie? Interesy. Coś źle wyglądasz. A gdzie Robert? Potrzebny był mi żywy. Broń, którą wam dał, nie była na sprzedaż. Chcę ją odzyskać. To tak nie działa, Tess. Więc niech zadziała. Zapłaciłam za tę broń. Chcesz ją odzyskać, to zapracuj na nią. O ilu kartkach rozmawiamy? W dupie mam kartki na żywność. Muszę coś przemycić z miasta. Pomóżcie mi. Wtedy oddam wam waszą broń. Skąd pewność, że ją macie? Podobno wojskowi porządnie was przetrzewili. A dokładnie tak było. Pokażę wam ją. Muszę stąd wiać. Decydujcie się. Najpierw zobaczę broń. Za mną. Musimy się stąd wydostać. I to już. Nie daj mu się ruszyć. Mamy umowę.
Wiem, którędy pójść. Za mną. Niedobitki. Dlatego zwracam się do was o pomoc. Tędy. Czemu akurat teraz? Planowali się wyjść z miasta, ale wojskowi postanowili zrobić z nas kozła ofiarnego. Joel, pomóż mi. Hej. Jak się trzymasz? Przeżyj. Czekajcie, żołnierze. To jest wyjście. Drzwi pod mostem. Nie wiem, czy mi się to podoba. Możemy się przemknąć po cichu. Wiem, że to nie w twoim stylu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Chodźmy. Musimy się dostać do drzwi. Zdejmę tego. Idź na około podwójną. Oh.
Szybko do środka. Gdzie idziemy, Marlin? Tędy. Już niedaleko. Jak się trzymasz? Resztkami sił, ale dam radę. Jesteśmy już blisko. Uwaga! Obowiązuje godzina policyjna. Osoby przebywające na ulicy zostaną zatrzymane i poddane karze. Co będziemy szmuglować? Pokażę ci. Uwaga! Obowiązuje godzina policyjna. Osoby przebywające na ulicy zostaną zatrzymane i poddane karze. Joel, pomóż mi. Hej, hej, hej. Chodź tu, wstawaj. Odpieprzony! Hej, hej! Puść ją. Zaczęliśmy teraz werbować dzieci. Ona nie jest świetlikiem. O rany. Co ci jest? Spokojnie, wybierze się z tego. Sprowadziłam pomoc. Ale nie pójdę z tobą. W takim razie ja też zostaję. Eli, nie dostaniemy drugiej szansy. Ej, chodziło o nią? Moi ludzie będą na was czekać przy ratuszu. To spory kawałek drogi. Poradzicie sobie. Odstawiacie ją, wracacie i broń będzie wasza. Dwa razy więcej broni. A powiesz nam, gdzie ją trzymacie? W naszym obozie. Ruszymy stąd dopiero, jak ją zobaczę. Pójdziesz ze mną. Obejrzysz sobie broń, a ja się opatrzę. Ale ona nie może iść do tamtej części miasta. Joel jej popilnuje. O nie, nie, nie podoba Gówno, mi się. Gówno, nie zostanę tu z nim. Czemu im ufasz? Byłam blisko z jego bratem Tomim. Mówił, że w razie kłopotów on mi pomoże. To było przed tym, czy po tym, jak was porzucił? Ciebie też zostawił. Był dobrym człowiekiem. Słuchaj, weź ją do północnego tunelu i poczekaj. Chryste. To jest tylko przesyłka. Marlin. Nawet nie próbuj. Będzie dobrze. A teraz idź. Uwijajcie się. A ty, trzymaj się mnie. Idziemy.